Dawid, pewni zawodnicy są świetni medialnie, jakoś mają to coś w sobie, inni nie. Ty to masz. Zdajesz sobie z tego sprawę? To znaczy się, nie zdaję sobie z tego sprawy, aczkolwiek jestem w stanie wyciągnąć pewne wnioski po tym, co się dzieje chociażby na fanpage'u, no bo jakby nie ma co ukrywać, no to jest teraz takie jakby główne medium dla takich ludzi, można powiedzieć cywili, którzy zapoznają się z różnymi środowiskami, w tym przypadku jest to środowisko sztuk walk i widzę, że jest coraz więcej zainteresowania wokół mojej osoby, coraz więcej tych artykułów się pojawia, coraz więcej pojawia się moje nazwisko, przybywa rzesza kibiców, no to jest bardzo miłe, no i jestem zaskoczony, no nie wiedziałem, że to aż tak jakby no strzeli, prawda? No także no to chyba przemawia za tym, że jednak tą gwiazdą medialną jakby można powiedzieć no, się staje, aczkolwiek to nie jest moim priorytetem. Ja przez wiele lat trenowałem ciężko sztuki walki po to, żeby być dobrym, robić to dla siebie, nie dla kogoś, aczkolwiek jeżeli mogę kogoś tym uszczęśliwić, zrobić dobre show, jest jakieś zapotrzebowanie na to, to dlaczego nie? Domyślam się, że nie robisz czegoś specjalnego, żeby uzyskać ten efekt, to po prostu jakoś samo naturalnie przychodzi, nie wiesz, gdzie jest ta tajemnica. Nie wiem, w czym to tkwi, aczkolwiek można się łatwo domyśleć, no, prawda, zawodnik wagi ciężkiej, no łysy, tak, wytatuowany i tak dalej, no nie poddający się, pokazujący tam, no mam taki charakter, że no, nie cofnę się, może to, no, to widać na tym ringu, ostatnio no, dosyć ładnie wygrywałem te walki dla Fenu, także no to spodobało się ludziom, lubią takie, można powiedzieć, bójki, ja to tak nazywam trochę, nieprofesjonalnie, no i może to przyciąga jakby to właśnie tę całą tą otoczkę tego wokół mojej osoby. Także na razie staram się jakby nie zaprzątać sobie tym głowy, przygotowuję się profesjonalnie pod kątem mojego trenera, który też mnie stara się jakby posadzić trochę na ziemi i nie dać się za bardzo wciągnąć w ten świat, nie zamydlać sobie, nie zaprzątać sobie tym głowy i realizować swoje jakby plany. Jak rozmawiałem z tobą przed twoim debiutem na FEN i w ogóle w MMA, byłeś wtedy w takim, że tak powiem, rozkroku. Zastanawiałeś się, czy MMA, czy K1, chciałeś spróbować, czy teraz już wiesz na pewno, że MMA? Dalej szczerze nie wiem, ale to było tak, no wiadomo, to był mój debiut, tak. Nigdy nie trenowałem MMA przed tym debiutem i nagle się pojawiłem na dużej gali, tak, za sprawą mojego trenera oraz innych osób. No i podjąłem rękawicę, mówię, czemu nie, no, kolejne wyzwanie, wyjdę, zobaczymy, co z tego będzie. No i wyszedłem, tak, zlałem Leo, no i pojawiła się kolejna propozycja, mówię, no to jak już zrobiło się pierwszy krok, to zrobię drugi, no czemu nie. No przyszła kolejna bardziej doświadczonego zawodnika, na Michała Wlazło, no tutaj liczyłem na dobrą walkę w stójce, potoczyła się inaczej. Kolejna jakby niespodzianka, prawda, kolejny jakby taki dla mnie był to szok, prawda, bo tak naprawdę to uczyłem się i dalej się uczę MMA wyłącznie tylko i wyłącznie na zawodach, na galach, a nie na treningach, bo no, nie stoczyłem zbyt dużo treningów w tym przedziale, w tym okresie, także no, tak naprawdę no, postawiłem sobie bardzo wysoką poprzeczkę i też nie startowałem w żadnych lokalnych galach, żeby budować sobie jakiś tam rekord, tylko od zera poszedłem od razu na Fenie, tak? Także no, to też jest jakby takie no, dosyć odważne. Powiedz coś o swoich przygotowaniach, gdzie trenowałeś, bo trenowałeś poza klubem gdzieś swoim macierzystym i powiedz może coś więcej o zapasach, gdzie że tak powiem, parter trenowałeś. To znaczy tak, moim domem, takim klubem jest oczywiście Mako Gym, to jest klub mojego trenera stricte od Muay Thai i K1, Tomek Makowski, no, zawodowy 8-krotny mistrz świata, znający się na rzeczy, tam zawsze trenowałem stójkę
I zaczęliśmy też wprowadzać parter oczywiście. Tutaj z pomocą Damiana Grabowskiego, z pomocą Arachionu Olsztyn, z którym byłem na obozie w Zakopanem w tamtym roku. Również trenowałem zapasy z panem trenerem Bogdanem Przewłockim, jednym z trenerów Horda Gold Team z Sulechowa, których bardzo serdecznie pozdrawiam, z Marcinem Jachimiakiem na czele. Tam będę realizował po tej walce, znaczy tam będę szlifował, że tak powiem, ten parter, bo to nie da się ukrywać, że no muszę tutaj jakby dużo nad tym pracować. No i tak to wygląda, natomiast no tutaj to pracowaliśmy, jakoś tak się wszystko potoczyło, że pracowaliśmy głównie tylko i wyłącznie w naszym gymie Maku Gym. No nie było wyjechałem do Opola do Damiana Grabowskiego, gdzie stoczyliśmy jeden trening, taki dosyć porządny w parterze, także no jeszcze z Alanem Proszkiem, moim kolegą, który miał gabaryty mojego przeciwnika, również turlałem się, można powiedzieć, w parterze. No to nie jest też tak, że nic nie potrafię, prawda, bo jakby nie było te dwie ostatnie walki na Fenie, to wygrałem w parterze, no to też mnie bardzo, bardzo ucieszyło. Także no tak to wyglądało mniej więcej. Jest wszystko dobrze, zdrowie dopisuje, jest jakiś tam mały mikrouraz, ale on mi nie będzie przeszkadzał w tej walce, także to będzie wojna. No, jeżeli Dobko podejmie się walki, to będzie ładna walka, jeżeli będzie chciał się bić, to tak jak już mówiłem wcześniej, od razu przegra. Masz jakichś wymarzonych przeciwników, których chciałbyś spotkać na kolejnym Fen? Tak, myślałem o Kejnie Waleskezie. Nie, tak szczerze to, szczerze powiem, nie znam środowiska MMA jeszcze tak dobrze. Nie miałem czasu nawet, żeby zapoznać się z osobami, z którymi chciałbym walczyć, z którymi nie chciałbym walczyć. Poznałem natomiast, chcąc nie chcąc, jakby przewijały się pewne nazwiska, oglądając chociażby KSW, pojawiały się takie nazwiska jak na przykład Włodarek, który bardzo mi się podoba jego styl walki, to jest taki zwierzak, no mi się wydaje, że polska ta arena MMA potrzebuje takich wojowników. Podobają mi się też na przykład zawodnicy pokroju, żebym tutaj nie przekręcił, ale znam na przykład Czajczyńskiego, wiadomo, znam też Wojtka Bulińskiego, z którym kiedyś miałem walczyć w Zakopanem. No i to chyba by było na tyle. Także no ta waga ciężka, jakby no widać, że jest zapotrzebowanie, no widać po mnie, że jest zapotrzebowanie. Pojawiłem się znikąd i nagle się porobiło. No. Życzymy wojny w takim razie w piątek, zdrowia i trzymam kciuki. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.